witaj, cześć, witajcie piraci w 36 odcinku z Assassin's Creed 4 Black Flag. Zrobimy sobie tutaj taki mały upgrade'ik. Mianowicie sobie dodamy jeszcze jedno ammo na strzałek Berserkera. Mam trochę tych kości, więc sobie zmarnuję. Okej. Możemy stąd już znikać. No szczerze, tu nic już nie ma pewnie ciekawego. Okej. No to płyniemy teraz do celu misji. Chyba że się zatrzymamy tam. Na wyspie kotów. Gdzie ta wyspa kotów jest dokładnie? Powiedzcie mi. O, jeszcze tylko skrzynię trzeba pozbierać. No to się zatrzymamy. Jak tylko oczywiście znajdziemy tą wyspę kotów. Dobrze, my to płyniemy? Nie. Tutaj jest konkretnie ta wyspa kotów, ale dziwne. No ale to popłyniemy. Nie ma sprawy. Chodzi właśnie o to, żebyśmy upgrade'owali całe Karaiby. Eksplorowali, przepraszam, ale upgrade'ować też w sumie. Więc upgrade i exploring to, wiecie, są ważne tej rzeczy. Dobra. Podpłyniemy tutaj. Myślę, że się zatrzymamy na jakiś czas na tej wyspie kotów. No, deszczyk się zaraz rozpada. Fajnie. Miło. Naprawdę bardzo miło. Weź tu położył beczki. Fuck. Znowu byśmy w jakąś skałę walnęli. No i to by był lekki wstyd. No to myśmy chyba tu kiedyś byli, nie? Na tej wyspie kotów. Jak myślicie? Tak, byliśmy tu. Dobra. Tak, byliśmy tutaj. Znowu magazyn. Bez jaj. Nie. Nie chcę magazynu. Już mieliśmy tu magazyn. Dobra. No jest, to nas nie zmartwiło. Dobra, gdzie są te skrzynki? A, to są te dwie ostatnie. Wyjedz. A może zapolujemy na wyjca? Zobaczymy w sumie. Może będzie jakiś upgrade związany z wyjcem. Dobra. Ciszej. Dobra. Tam jest jeden wyjec. Tam drugi. To mam okazję zapolować. Czy ja wiem pistolet, a może lepiej strzałki Berserkera? Jak zadziałają na nie oczywiście. Okej, dostaną szału. Ty, gdzie to poszło? Ej! Jak to kurde tak można? Gdzieś ten wyjazd się po prostu rozpłynął. O, ja piskam. No super, zmarnowałem ammo. Nie wiem jeszcze tylko jakim prawem. Dobra, tu jest nasz wyjec. Lepiej chyba pistolet załatwią sprawę. Bo one to od razu na hita pójdą. O, proszę. Poszło. Od razu. No szkurde. Dobra. Przynajmniej mamy tego wyjca. Dobra. Jeszcze tam jeden. Dobra. Jest. Zabij dwa małpy. Dwie małpy. Fajnie, dwie małpki. Pozabijaliśmy sobie.
skurujemy je. Pewnie jakiś upgrade będzie, nie? Daj mi skórę z 15 zwierząt. Jak miło. Nie ma żadnych upgrade'ów? Na pewno? Nie ma. Dobra. Szkoda. O, tu mamy skrzyneczkę jeszcze. To sobie ją zbierzemy. O kurde. Fuck. Chodź tu, chodź tu. Nie zaboli cię to. Dobra. Pięknie. Tu mamy tego klucznika. Teraz sobie go zdejmiemy. Jeśli tylko damy radę. Oczywiście. Ciszej. Spokojnie. O. Może jeszcze coś takiego zrobimy? Albo i nie. Kurde. Jakiś dobry. Dobra. Zlikwidujemy cię bez problemu. Okej, dobra. To było banalne. Ale skrzynkę wezmę dla siebie. Chwileczkę. Zaraz zrobimy takie boom. Narobiłem tu takie sieczki. No chodź, chodź ty. No chodź, chodź, chodź. A masz. Dobra. No zdejmijmy tego klucznika. Dobra. Odda nam to trzeba. Kurde. Takiś dobry. Zobaczymy jak cię zestrzelę. O. Taki headshot. Że normalnie. Kurde, nadciągają te idiotyczne alarmy. Dobra, szybko do magazynu. Fastem. Dobra, nie będzie fastem. Chyba, że coś takiego zrobię. Ach. Dobra. Dobra. Możecie sobie tam dzwonić, ile wam się podoba. I tak mamy przecież już towary. Bierzemy wszystko. Szybciutko, żeby nas nie zauważyli. Bierzemy. I tak już mnie wykryli, to wiadomo. Dobra. Mamy wszystkie skrzynie. Zabrałem je przynajmniej? Nie. Jeszcze tu jest jedna. Sobie ją pozbieram. Pieprze. Dobra. Zgubiłem jego trop. To najważniejsze właśnie. W tej budce jest tutaj. Dobra. To wszystko mamy, no. Cała wyspa kotów już jest zrobiona. Dobra, zmykamy. No to już po prostu to miejsce mnie nudzi. Po problemie. Okej, tu posprzątane. Biegniemy do kabuni. Wszystko już zrobione, mamy to. To my się tu będziemy po prostu pchać. Dobra. Zrobione, gotowe. Możemy z powrotem płynąć gdzie trzeba. Dobra,
już możemy stąd uciekać. Nic tu już po nas. No. Troszkę. O kurde, walniemy, nie? No, wiedziałem. Coś Kenway chyba dzisiaj nie ogarnia. Sterowanie statkiem. Ale mam to gdzieś. Ile mamy jeszcze do przepłynięcia? O, tutaj jeszcze aż. Kurde, ile tego trzeba zniszczyć, żeby to ładnie poszło sobie stąd. Dobra, coś czuję, że może nas coś zaatakować, więc musimy uważać. Jak nie na statki, to wiecie, na pogodę, fale, trąby powietrzne, niekiedy sztormy, no to sztormu chyba jeszcze nie było. Chociaż nie wiem, były już na pewno. Czyli te fale całe, to musiały być te sztormy nasze. Dobra. Dobrze, płyniemy, płyniemy. A, śpiewać nie mogą przy deszczu, szkoda. Kurde, ale żem teraz zrobił błąd. No widzicie? Taki, żem błąd popełnił, że po prostu nie zauważyłem tej mini wycepki. Tam mamy sojusznika. Tam na niebiesko. Dobra, teraz mocno zakręcamy. Uratujemy go? Coś tam poszło przynajmniej. O, pogoda się zmienia. To najważniejsze. Zakręć, że bardziej. Wkurzająca już ta pogoda jest powoli. No, w realu też jest mocny wiatr. Nieprzyjemny. Wręcz powiedziałbym nawet. Ale no nic za to nie poradzę. Okej. Już naprawdę jesteśmy niedaleko. To trzeba tam dopłynąć bezpieczniej. Tam mamy sojusznika. Santa Catalina. Dopłyniemy sobie. Zaczniemy misji go robić. Tam mamy jakąś skrzynię. Takiej wysepce. Pustej. Dobrze. Co jest? Ale już śpiewają, widać. To dobrze. Kiedy indziej po tą skrzyneczkę się dostanę. Kolejna tawerna. Chyba nie żartujecie sobie. Ciekawy jestem tylko, gdzie ta tawerna jest. O, jesteśmy już na Sau. Dobra, teraz zakręcamy. Może jesteśmy i tak na Sau, więc nie będę już nigdzie indziej płynął. Jak tylko do nas Sau. Okej. Oczywiście ktoś musiał do mnie zadzwonić. Czyli tradycyjnie ktoś mi musiał truć dupę. Tak, do nas Sau. Bez marudzenia. No proszę. Lag oczywiście musi być. No nawet jak się nie rusza, to są lagi. Jak to jest głupie, nie? Takie przy loadingu zawsze mam. Lol. Okej. Dobra. Dobrze myśmy to zrobili, bo coś mi tu nie pasi zbytnio. No właśnie, coś niezbyt. Lol. Wy to widzicie? Zaraz zobaczymy, co to jest. Jaki błąd był. Powaga. Kurde, źle żeśmy tu dopłynęli. To nie miało być na Sau. No super, po prostu super. Ty, a gdzie kawka? Gdzie jest nasza kawka? Co do cholery? Aha,
What the fuck? Co się z wami... Łow mordę. What the fuck? Co się z nimi dzieje? Tu jakaś czarna dziura. Tam kurde latające ludzie. Nie, yeah, what the f... A, ten obszar już jest tu dostępny. Da fuck. Da fuck. Nie, wy to widzieliście, na pewno wy to widzieliście. Ja pierdzielę, jakie bugi. Ja nie mogę. Co tu się do cholery stało? Od tego zacznijmy. Się tu tepnijmy, bo to jest poważna sprawa. Co to kurde w ogóle miało znaczyć? Trzeba to wyjaśnić, bo to jest naprawdę jakieś posrane. Ja pierdzielę. Przecież tak nie może być. Nie no, super. Nie no, wybornie po prostu. Nie no, super, super. Następnym razem to naprawdę zgłoszę to do Ubisoftu. Takie błędy. Ale nie. Kolejny epicki bug. Nie no, super. Po prostu ja już nie mogę z tych bugów. Czasami to już naprawdę szczać mi się chce. Dobra, ale dostaniemy się tu. Odświeżymy sobie punkcik widokowy. Tak jest. A, oni się tutaj nakładają tymi piąchami. Super. Ja nie mogę. To co żeście widzieli przed chwilą, to masakra. Co to w ogóle było? Po prostu nie do pomyślenia jest to nawet. To co żeśmy zobaczyli na własne oczy. Nie, no masakra. Tak nie może być. Tak po prostu być nie może. Nie. Naprawdę, chore, chore. To co żeśmy zobaczyli, to naprawdę mowę odjęło. No i po co żeś się tam kurde obniżył, jak tam jest fragment danych, nie? No właśnie. Dobra. Mamy nasz fragment. Dobra, jest. O, jak tu wysoko. Masakra, masakra. Dobra. Zebrane to co trzeba. Tu mamy jeszcze szantę, którą trzeba dogonić. Kurde, musiało mnie coś przyblokować. Jakie gówno. No i, no i nie zbiorę tej szanty, nie? Pewnie. O, w pizdu poszło. Dobra. Tam, mnie to już nie interesuje zbytnio. Ciszej. No. No tak, trzeba podnieść to ciało, żeby mi się to nie błąkało. Manuskrypcik. Dziękuję. Tam skrzyneczka jeszcze. Nie eksplorowałem jeszcze tak zbytnio na salę, ale możemy sobie teraz na to pozwolić. Dobra. I teraz sobie biegniemy do naszej kawki. Tak, bo szczerze to już powinniśmy dawno to zrobić. Ale widzę, że się z tym jeszcze będziemy ociągać to długo. Póki tego nie zrobimy, no to wiecie co. Okej, okay, tu się wespniemy, ale tu są lagi. Tutaj są największe. Jak dotąd. Nie, bo byliśmy tu wcześniej na stało, wiele, wiele wcześniej. Z 30 odcinków temu na pewno tu byliśmy, to jest pewne. Dobra. Ale chcemy stąd uciec. Lol.
Co to było? Dobra, tam mamy naszą kawkę tym razem. Bo to co to było przed chwilą, to masakra totalna. Nawet nie mówcie już o tym. To było masakryczne przeżycie. Dobra. Ej, tutaj masz teleportację do kawki. Kurde, nie. To było już mega dziwne. Trzeba przyznać. Dobra, zobacz się. Tak, wypłyń w morze. Zrobiliśmy wtedy błąd, oczywiście. Możeśmy wpłynęli do Nassau zamiast do celu misji. Kurde. Musi tak lagować, nie? Musi. Ja nie mogę. Wkurzające to już jest. Pobiegamy sobie tak dla forfanu. Dobra, tu mamy ten cel misji. Tak, masz tu płynąć. Tam gdzie należy. Dobra, oni się tutaj nawalają. Wybijemy te beczki. Co nas to? Dobra. Chyba nie wywołaliśmy tutaj zamieszania zbytnio dużego, nie? No to dobrze. Ja tylko strzelałem w te beczki, nic więcej. Dobra, tam mamy już nasz cel misji. Szkuner. Dobra. Ale chyba nie bez powodu tu jest ten szkuner, nie? To jest sojuszniczy. Ta. Nie bez powodu on tam stoi. Czyli to jest jakby kolejny nasz cel misji. Fabularnej oczywiście. Dobra, śpiewajcie sobie póki co. Oblężenie Charlestown. O. Kolejna przydatna misja. A, Bonnet! Flying your own flag at last. No? Yes, Blackbeard cut me loose, sadly. Time to have a go at this myself. Well, that's grand. Yes, it's for the best, I think. I should have some wild stories when next we meet. Zobaczymy. No, nara. Edward! Your constant friendship has been my most treasured find on these seas. Well above gold and silver and rum, I prize the courage you have inspired in me this year. Thank you, sir. Kurde. A very good morrow to you. Fajnie. No, widzicie. I tak dzięki temu ludzie Edwarda stają się tacy sami jak on. Ale dobrze. Tylko też, że teraz będziemy mieli oblężenie Charlestown. Gdzieś nas wytepa, nie wiadomo nawet gdzie jeszcze. Ale wytepa. Dobra, gdzie my jesteśmy? Zatem. Are you not lost? No! Oho. Are you not wanted by your wives? Wow. And families? And countrymen? O kurde, co on zrobił? How else to explain your government's complete disinterest in your well-being? Hostages for medicines! These were my only terms. A to dobre. Zobaczymy, co nasz czarnobrody zrobi. Nie. 6 days of pure fucking silence. So I must conclude. That you men are the pariahs of Charlestown, and I would profit better by using your organs for chum and your bones for char. By Christ! This is my predicament. To kill you, or to press you into my service. It's a decision I'll make hardly. But not with remorse. Ahoy, Edward. What the hell are you doing, man? All of Charleston can see this mess. It's the idea. Out of range, but well in sight. No, co ty nie powiesz? So where's the medicine?
we sent a party ashore to barter with the governor. That were a week ago. No noise, says. I'll handle it. Give me a day. Okay. Lol. Zobaczymy, co się teraz stanie. Wczytywanie, wczytywanie. Super, super, super. Ciężka misja. No w końcu nie należy do łatwych. No szkoda, że nie może tego pominąć. Dobra, śledzimy kanonierkę tym razem. Kurde, mi nie zabol. Bo inaczej nie wiem, co ja ci zrobię. Dobra, przyspiesz. Pewnie. Kurde, uważać, uważać. No widzę tu przecież te wieże, no. Teraz spokojniej i wolniej płyniemy. Dobra. Przecież widzę. Dobra. Spokojniej. Spokojniej. Kurde. Widzą nas. Dobra, już nie. Już nie. No walniemy, nie? Walniemy. Dobra, zniszczy dzwon. Okej. Się robi. Spokojnie. Się zrobi. Kurde, już się ostro dzieje. Zawsze tutaj mamy jakieś zagrożenie. Tam mamy ten dzwon, ale jest mnóstwo. O, teraz skok wiary. Boże, że dupę. Dobra, sabotuj, sabotuj. Cichutko. Jest. Dobra. Ucieka nam kanonierka, a my ją po prostu musimy dogonić. Dobra. Jest tam. Aż. Dobra, przyspieszymy. Teraz warto przyspieszyć. Nie wiem, czy w ogóle dobrze, żeśmy zaczęli płynąć. Dobrze, dobrze, spokojnie. Teraz tutaj. Mamy naszą kanonierkę. No nie mogą, no nie mogą, bo inaczej będzie kapowo. A nawet tragicznie. Dobra, spokojnie. Zwolnij, zwolnij. Na chwileczkę zwolnij. A, dobra. Jep, dobra. Czyli to już wszystko, jeżeli chodzi o śledzenie kanonierki. A, użyj strzałek. O kurde, śledźże dalej! Co ty robisz? Fuck. Kurde, zaraz zgubimy cel. Edward, no nie! Czym ty się zajmujesz?
gubimy cel, no. No i niepotrzebne było to polowanie w ogóle. Ach! Te głupie krokodyle mnie już tu drażnią. My zgubiliśmy już cel. Totalnie. Mnóstwo tych krokodyli tu. Dobra. Użyj strzegów spijających oskuruj krokodyla. Dobra. Oskurujemy go zaraz. Dobra. Jeb. Dobra, skuruj. Jeb. Pięknie, wykonane. Teraz śledzimy tych typów. Dobra. No śledzimy tą szalupę, spokojnie, spokojnie. Trochę parkuru nam tu nie zaszkodzi. Fejle powycinam. A mamy szalupkę. Dobra, no wspinę się dalej, Kenway. Nie rób mi tu jakiś badziewi. Okej. Jest. Pięknie. Szwak. A super! Zaraz mnie te krokodyle totalnie pożrą. Dobra. Strzałki usypiające. Dobra. Jep. Dobra. Pięknie. I jeszcze jeden. Czekaj, to miało być usypiające, nie? Aha, przeciwko krokodylom, no to fajnie, że... Fajnie, że przeciwko krokodylom. A. Trochę żalowo. Nie, tak się nie dostaniemy, chyba że tak. Jep. Dobra. Dostań się tam szybko. Nie zawal. Nie zawal tego, no. No super. Rewelacja. Wręcz. Co tu się dzieje? Ta misja, jedna z tych cięższych. Jest, jest, jest. Okej, użyliśmy. Jeszcze jeden krokodyl. Dobra, jest. Zrobiliśmy już w sumie wszystko. Tak, dokładnie. Teraz biegniemy tutaj. Kurde, okropna ta misja jest. A, podsłuchaj teraz rozmowę. Dobra. Private Simon. This crocodile. I don't care about your accidents. What's the word from the harbor soldier? Speak. No change, sir. Okropieństwo. They're holding fast, but are yet to kill or maim any of the captives. Here as we can tell. Perhaps it's time to
to surrender. Fuck. Nie, nie ma. Nie ma. Chcielibyście, ale nie dostaniecie. Nie, 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 nie tak łatwo. Ciągle jakieś dzwony alarmowe. Fuck. No dobrze, już ogarnąłem. A dzwonią te alarmy ciągle. Dobra, podsłuchujemy dalej. O kurde. Aha, dobra. Zrobimy sobie powtórkę. Skubany frajer. Zaraz go dorwiemy porządnie. Już nie będzie tak kicał. No super, że jestem intruzem. Tyle, że ja cię muszę już zabić. Bo nadużyłeś moją cierpliwość. I ty o tym doskonale wiesz. Więc zaraz będziesz skończony. Skubańcu. Jeden. Kurde, powinniśmy już go dawno zabić. Jeb. Nie. Jest! Giń, szmaciarzu. Nie będzie ratunku dla takich świń jak ty. Blackbeard made you as good an offer as ever a man got from any pirate. You might curse his methods, but medicine was all he wanted. Dawaj to. Nara. You should have bartered, mate. Pewnie. Tak trzeba było zrobić. I nie posłuchał. I tak zasłużył sobie na karę. He has returned, Captain! What's the take? Two crates. And the means for mixing additional doses. That's right thinking. Precious little of that these days. You hear that, Mr. Rax? Kurde. My young friend returns with offerings and so saves your scrawny neck. Will you not thank him? We should quit these waters, Thatch. The governor, he's bound to muster more soldiers. Aha. You go on ahead, huh? I got some business in the north. Dobra, nie ma sprawy. You're done, aren't you? Giving up on us. On NASA. Look, lad. I'm late into my fourth decade on this earth. And if I don't find some means to make the fifth quiet and cozy voyage, I'd rather sink to the devil's doorstep than call myself captain another year. Dobra, dobra, rób co chcesz. We'll meet again, lad. In this world. Or the one below. Dobra, to była mega ciężka misja, ale się udało. No i oceniam tą misję na takie mocno... Kurde, miałem ocenić misję, a ja znowu zrobiłem to, co nie trzeba. A, czyli teraz nas wywali za Nimusa. No, koniec sekwencji szóstej. No, super. Dobra, skończymy już odcinek, bo to będzie długie mega. O, dostaliśmy czynność wykonana 20 plus. Unitów. Dobra, to zakończymy odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 36 odcinka z Assassin's Creed 4 Black Flag. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie.